Michał Wolkiewicz, Stowarzyszenie Żarek. Wychodzicie do społeczeństwa z kolejnym projektem. Co tym razem? Otrzymaliśmy dofinansowanie od LGD, Partnerstwo Drawy, na projekt, z którym chcemy ruszyć od sierpnia, od 1 sierpnia. Projekt jest o nazwie Stop COVID i ma na celu odmrozić te wszystkie obostrzenia, ruszyć trochę to życie po epidemii. Co będziecie robili w trakcie szkoleń? Głównie napisane jest z myślą o najmłodszych naszych, ponieważ będzie odbyło się we współpracy z przedszkolami drawskimi. Na pewno będzie konkurs plastyczny dla naszych najmłodszych oraz dwa spotkania, po jednym w każdym przedszkolu, dla najmłodszych o tematyce pierwszej pomocy. Dodatkowo też fajnie nam się zgrał ten projekt, ponieważ z budżetu obywatelskiego zostały zawieszone kolejne defibrylatory. Między innymi jeden trafił do Straży Miejskiej. A nasz obecny projekt zawiera przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy, dla otwartego szkolenia dla mieszkańców. I tutaj myślę, że po konsultacji z komendantem Straży Miejskiej ustalimy jakiś termin, tak żeby wszyscy strażnicy też mogli zostać przeszkoleni. To na pewno dobrze wpłynie tutaj na naszą miejscowość. Mieszkańców też będziecie szkolić? Oczywiście. Termin będzie podany w internecie, na naszej stronie. Każdy chętny będzie mógł przyjść na to szkolenie i pouczyć się trochę obsługi AED i udzielania pierwszej pomocy. Oczywiście wszystko w warunkach bezpiecznych, tak aby nikt tam nie zaraził się tym naszym wirusem. AED, które kupujecie, były już wykorzystywane? Jedno AED było raz było zabrane na miejsce zdarzenia, nie było wykorzystane, ale no już było blisko, że tak powiem. Strażacy jednak uprzedzili i podłączyli swoje AED w tej reanimacji. Stowarzyszenie Żarek walczyło przez ostatnie miesiące z koronawirusem. To koniec tej walki? Myślę, że to nie koniec jeszcze. Teraz właśnie obecny projekt będzie zawierał działania takie, które pozwolą powrócić do normalnego życia. Ja myślę, że taką największą walkę, którą stoczył tutaj, poświęcił się, był to wiceprzewodniczący naszego stowarzyszenia i chwała mu za to. On tutaj dzielnie na froncie walczył cały czas. Teraz po prostu ruszamy z kolejnymi projektami, żeby jakoś po tych obostrzeniach, po tym wszystkim jak to zelżało, ruszyć z powrotem do życia. Grupa Medyczna Drawsko wraca do działania? Oczywiście, myślę, że ci, którzy nas śledzą i nasze działania i poczynania, wiedzą, że od wielu już lat, można by rzec, działamy cały czas w profilaktyce ogólnej prozdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy. No niestety wybuch pandemii i, że powiem, ogólna kwarantanna troszeczkę spowodowała to, że nasze działania niestety musieliśmy odłożyć w czasie, ale teraz wracamy, że tak powiem, wracamy do gry i zachęcamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się przyłączyć do naszych działań, o przygodzenie na nasze spotkania. Będziemy o nich informować na naszej grupie i ogólnie dostępny w mediach, że tak powiem, społecznościowych, więc serdecznie zapraszamy. Co tobie daje bycie w grupie medycznej? No, może brzmi to jakoś górnolotnie, ale można powiedzieć sens życia, że tak powiem, z tego względu, że jestem aktualnie studentką ratownictwa medycznego. Dzięki grupie medycznej, że tak powiem, odnalazłam tą swoją pasję i zażyłość do tego. No i mam nadzieję, że będzie to, no myślę, że będzie to, że tak powiem, moja praca w przyszłości. Jak ta wiedza, którą nabyłaś w czasie spotkań z grupą medyczną i w czasie spotkań ze swoim opiekunem, przekłada się teraz na tą wiedzę, którą masz? No powiem szczerze, że będąc po pierwszym roku ratownictwa medycznego, mogę szczerze stwierdzić, że więcej na ten moment oczywiście nauczyłam się pierwszej pomocy z grupy medycznej niż z samych stricte studiów, więc to wszystko, co mam na studiach, to już tak naprawdę wiedziałam i już w praktyce byłam w stanie, że tak powiem, byłam w stanie już przełożyć na praktykę. No jeżeli nie masz za bardzo co robić w domu, jeżeli ci się nudzi, chciałbyś zrobić coś dobrego dla siebie i dla innych, chciałbyś się nauczyć zasad pierwszej pomocy, które, uwierz mi, z doświadczenia wiem, o każdej porze dnia i nocy mogą ci się przydać, to serdecznie zapraszam. Nie tylko uczymy się stricte suchych faktów i suchej wiedzy, tylko dobrze się integrujemy w różny sposób, także naprawdę serdecznie zapraszam. Ty już byłeś w sytuacjach, kiedy musiałaś ratować życie. Pomyślałaś wtedy, warto było być w tej grupie? Powiem szczerze, że to naprawdę pokazało mi, jak ta wiedza jest naprawdę nie bardzo, bardzo ważna, ponieważ
te nasze działania i ćwiczenia, gdzie schematycznie wszystko przedstawiamy, w głowie po prostu mi tak poukładało, że będąc na zdarzeniu, nawet w nocy, że tak powiem, wracając gdzieś tam z nadmorza nawet, pozwoliło mi działanie taktyczne, po prostu schematycznie działanie, to czego się nauczyłam, więc to naprawdę cała wiedza jakąś nauczyłam, cokolwiek, to wszystko, wszystko pomogło mi, że tak powiem, pomóc drugiemu człowiekowi. Jeśli ktoś przyjdzie i nie będzie wiedział nic o pierwszej pomocy, od czego zaczniecie? No, zaczniemy na pewno od tej integracji, żeby nikt się nie stresował tym, czy wie, czy nie wie, czy wie wszystko, czy nie wie nic. Naprawdę bardzo swobodnie czujemy się każdy, myślę, że może to powiedzieć w naszej grupie. I zaczniemy powoli, schematycznie uczyć się pierwszej pomocy, także wychodząc z naszych zajęć na pewno będziecie zadowoleni.